Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 50. sesję Rady Miejskiej w Iławie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Szczególnie serdecznie witam Panią Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Państwa burmistrz, witam Państwa radnych, oczywiście pozostałych zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że uczestniczy w sesji 16 radnych, a więc rada może, no przepraszam, 17 radnych i rada, co stanowi kworum, rada może podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów wyznaczam Pani Przewodniczącą Annę Zakrzewską. Zanim przejdziemy do przyjęcia wniosku o obrad, chciałbym oddać głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło uczestniczyć po raz pierwszy w sesji Rady Miasta Iławy. Ponieważ to jest rozpoczęcie nowego roku, to chciałbym Wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia, żeby tegoroczne obrady były owocne, żeby udawało się Wam rozwiązać wszelkie problemy. A ponieważ jestem tu jako gość, przy okazji chciałabym Państwu dać taki skromny prezent. To jest biało-czerwona flaga, której brakuje wśród flag wiszących w tutejszym urzędzie, ponieważ ona jest wykonana przeze mnie, to myślę, że również znajdzie się dla niej miejsce. Chciałbym również poinformować Państwa, że wiele spraw, które dotyczą mieszkańców miasta Iława, u mnie w biurze jest rozpatrywany i w tej chwili sprawą taką bardzo pilącą są skargi mieszkańców na hałas, który w nowym osiedlu powstaje przy nowo powstałym zakładzie. Dlatego chciałabym w najbliższym czasie spotkać się z panem burmistrzem, z mieszkańcami, którzy na to się skarżą i również z przedstawicielami tego zakładu, żeby rozwiązać ten problem. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek problemy, proszę o zwracanie się do mnie. To, co tu można rozwiązać na miejscu, to na pewno wy świetnie robicie. Natomiast są czasami problemy, które wymagają interwencji gdzieś dalej, więc jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo, dziękuję za możliwość przybycia tu i zabrać głos. Dziękuję Panie Senatorze. Na pewno doceniamy gest w postaci tej flagi narodowej. Przystępujemy do przyjęcia porządku. Proponowany porządek otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami. W sprawie porządku wszystko życzę. Panie Przewodniczący. Ja zasygnalizowałem już na wszystkich komisjach. Poproszę o objęcie punkt 9 do punktu A. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Zachodu Morskiego Lokalnej Organizacji. Wyjaśniając okoliczności zdjęcia tego projektu. I jednocześnie proszę o ustawienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obronie Iławy przynoszące tereny kolejowe znajdujące się w tej chwili w okolicach wiaduktu. Tam, gdzie przeprowadzamy inwestycje dotyczące ścieżek rowerowych i gdzie jestem parangą w postaci stosunków własnościowych z obrotami działkowymi i ustawami. Czyli tylko wstawiamy. Czy ktoś z Państwa jeszcze?
Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem z porządku obrad dobrowolnej rezygnacji z przynależności do zachodniopomorskiej lokalnej organizacji publicznej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Nie widzę. Stwierdzam, że ten oraz kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i ławie przy ulicy Ostrowskiej. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada będzie postanowiła wprowadzić. W związku z tym przegłosujemy teraz porządek wraz ze zmianami. Panie Przewodniczący, czy mogę zabrać głos? Proszę. Panie Przewodniczący, widzę uchwały. Panie Przewodniczący, widzę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Zielonika. Nie została wprowadzona dzisiaj. Omawialiśmy ją na komisji. Nie, nie, miała zostać wprowadzona, z tym, że to jest komisja ustawodawcza. Należałem na tego pytania. Otrzymaliśmy ją. Ja wyjaśnię. Była taka intencja, ją omawiałem na komisji oświaty, ostatnio komisja, jak wcześniej zdążyłem. To było po ogłosie mojej wizyty w specjalnej strefie ekonomicznej w Olsztynie, gdzie doszliśmy do wniosku, że właśnie taką procedurę należy uruchomić. Ale dzisiaj rano analizowaliśmy sytuację pod kątem trwałości projektu, bo my mamy tam rozliczenia, jeżeli chodzi o projekt dotyczący sprzedaży nieruchomości. Niestety, bo różnie opinii prawnych nie chcemy ryzykować, żeby przekazywać metodą bezprzetargową w specjalnej strefie ekonomicznej DTR. Specjalna strefa musiała to ogłosić wewnętrzny przetarg, ale to może być niewystarczające pod kątem prawnym. My się decydujemy na taką uchwałę, już istnieje. Na czym to spędzimy? Przetarg nie ogranicza. To wszystko. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby ten sposób to pozwolić. Dziękuję bardzo. Rozumiem z zachowaniem pani radnej, że przyjęto wyjaśnienie. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem porządku w obecnym kształcie wraz z poprawkami, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada porządek przyjął. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie protokołu z 48 i 49 sesji. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oraz położono do wyborów Rady Miejskiej protokoły z obu sesji. Do chwili rozpoczęcia dzisiejszych obrad nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższych protokołów. W związku z tym protokoły uważam za przyjęte. W punkcie czwartym mamy informację o planowanych imprezach organizowanych przez Polskie Centrum Kultury oraz Polskie Centrum Sportu i Rekreacji 2018 roku. Informacja była omawiana na komisjach. Bardzo proszę panu przewodniczący o opinię. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie zaopiniowała o informacji. Dziękuję bardzo. Komisja pozytywnie. Dziękuję. I jeszcze pan wice. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji o planowanych imprezach organizowanych przez ICK oraz IKOSKI Centrum Zdrowia w 2018 roku? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała informację o planowanych imprezach pozytywnie i jednomyślnie. Kolejny punkt przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Ostrowskiej 2. Projekt był również omawiany na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę pan przewodniczący. Komisja wnosi o przyjęcie bez uwag. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Przewodniczący, na naszej komisji ustaliliśmy treść poprawki do uchwały. Pierwotnie brzmiała ona, wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty do 1%. My ustaliliśmy zdanie, że ja notuję wszystkie informacje, które są zawierane na komisjach. Wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty w wysokości 1%, a jest na wysokości 1%. Nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie, bo to było ustalenie z komisji. Bardzo proszę, czy to jest tylko błąd redakcyjny? Nie,
trochę lepiej brzmi, bo na wysokość... No to jest stylistyka, ale no, trochę lepiej brzmi, bo to jeżeli jest wysokość jednego procenta, to nie na wysokość. Ale sens jest postawy. Nie jest ten sam sens. Dlaczego? Proszę bardzo, można to powiedzieć. Bo nie jest ten sam sens. Wysokość 1% to po prostu określenie ścisłe. Na wysokości 1% i nie ma żadnych możliwości regulowania. Do 1% to znaczy, że to może być 0,5%, może być. Nie, ale nie jest. Nie przeczytałeś tego. Proszę bardzo, może. Panowie, może nie dyskutujcie, nie ma problemu. Bardzo proszę, że zbieramy się o radę Zielonowskiego. Na wysokość zmieniamy do wysokości. Wysokości. Czyli sens jest wysokości 1%. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby tutaj sprawić? Nie widzę wobec tego, że przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Struskiej 2, wyżej wymienionym cudzej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Struskiej 2. Przy 16 głosach za, jednym głosie wstrzymującym oraz jednym głosie przeciwnym. Kolejny punkt dotyczy zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Mazurskiej. Bardzo proszę, razem na Waszą poprawkę też wysokość. Wysokość 1%. Bardzo proszę, Komisja Prognozacji Społecznej wnosi o przyjęcie bez uwag. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym, jednym przeciwnym. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Mazurskiej na wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Mazurskiej 2 przy 17 głosach za oraz 1 głosie przeciw. Kolejny punkt to zbycie prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Marczewskiego. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja prosi o przyjęcie bez uwag. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Marczewskiego wyżej wymienionej? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła wyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z Wołowie. Temat również omawiam. Bardzo proszę. Komisja wnosi o przyjęcie bez uwag. Pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy wniesienia aportu do Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Projekt był omawiany. Bardzo proszę. Komisja wnosi o przyjęcie bez uwag. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie jednogłośnie.
uchwały w sprawie wniesienia aportu żydowskiego oraz uchwały do Ministra Społecznego z Bier. Wyżej mnie nie musi. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę. Wstrzymując, a przepraszam bardzo, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wniesienia aportu żydowskiego oraz uchwały 17 za oraz 1 głosie wstrzymujący. Proszę Państwa, w kolejnym punkcie mamy powołanie doraźnej komisji do spraw zmiany uchwały w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej miasta. Jest to inicjatywa Komisji Budżetu i Finansów Rozwoju Gospodarczego. I mamy wydelegowanych 6 kandydatów po 2 z każdej komisji stałej. Z tym, że nie ukrywam, że mamy mały problem, dlatego że po dyskusji z przewodniczącymi i przynajmniej przewodniczący tej komisji proponowaliśmy, aby przewodniczącą tej komisji była pani Emina Polowska. Myślę, że z Państwa strony również nie wymogły pewnie negacji w tej sprawie, ale musiałbym zapytać panią Polowską o wyrażenie zgody, a jak ona jest dzisiaj w komisji. Przyjmijmy to, że komisja się zgodę wyraziła. Kto z Państwa jest za, przed podjęciem uchwały musimy przyjąć akceptację z Państwa strony. Kto jest za tym, żeby przewodniczącą tej doraźnej komisji była pani Janina Opolska? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się z głosu? Stwierdzam, że Państwo zaopiniowaliście pozytywnie kandydaturę pani Emi Jankowskiej. A teraz czy w sprawie kandydatów do... Tak, pana Jankowskiego. Bardzo proszę, może ja tylko, panie przewodniczący, przedstawię nazwiska. Pani Aneta i pan radny Kowalewski. Radny Kowalewski z Komisji Oświaty i Spokój Górski. Pan Andrzej Pankowski oraz pani Krzewska z Komisji Problematyki Społecznej oraz pani radna Jackowska i pani radna Opolska z Komisji Budżetu Szczecińskiej. A teraz bardzo proszę. Krótkie sprawy. Jedno, że moje nazwisko za krótkie tam zostało. To jest jedno. A drugie, nie wiem, czy paragraf 4 jest tutaj potrzebny, ponieważ jest to sprawa, która jest załatwiana w Radzie. Także to jest, ja bym proponował wykreślić ten paragraf, bo znaczy paragraf, ale jak w jakim sposobem się tu znalazł? Nie wiem. Widocznie standardowo jest tak, że zawsze uchwała w międzyczasie wykonanie uchwały panu burmistrzowi. Dziękuję za uwagę. Oczywiście jest logiczna. Bije się w piersi, oczywiście tak się czasami zdarza. Czy jeszcze jakieś uwagi są? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta? Z nazwiska Państwu kandydatów przytoczyłem. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. Jednomyślnie. I teraz mamy te punkty nowo wprowadzone. Właściwie nowo wprowadzony jeden z punktów przyjmowanych, czyli nabycie nieruchomości położonej w ławie przy ulicy Postulskiej. On był omawiany tylko na posiedzeniu Komisji Oświaty. W związku z tym bardzo proszę, może pana burmistrza o przybliżenie tego pozostałego. Jak Państwo wiecie, inwestujemy w realnie w rozlewiska rzeki Warki i Biedzia Wielarskich. To się w sensie swego działkowych przez Kawka. I w tamtejszym miejscu, no, przy okazji inwestycji,
komisji stwierdziliśmy, że jest to okręg działkowy o najmniej uporządkowanym co najmniej w strukturze własnościowej. To jest owoc lat 80. tych takich posolidarnościowych, gdzie tak szczodną ręką w różnych miejscach biwali zakładano okręgi działkowe bez respektu do decyzji własnościowej. Teraz to wszystko porządkujemy na tej zasadzie, że wystąpiliśmy do kolei o przyjęcie terenu. My również z naszym gruntem tam zmówimy się, jak powinien porozdzielać. I docelowo ostatnim ruchem będzie to, że kiedy wystąpimy w kwestii obrysów terenów działkowych, to wystąpimy do obrysów działkowych z przekazaniem tych terenów, żeby to był ostatni obrys, który będziemy mógł się czuć stabilnie, zgodnie z planem przestrzennym i oczywiście w sąsiedztwie mając bardzo atrakcyjną ścieżkę rowerową i ciąg pieszy. I to wszystko w satysfakcji mamy. Przyjmujemy ten grunt bezpłatnie. Dziękuję bardzo. Cześć, bardzo proszę. Ja chciałam się zapytać, dlaczego w takim pośpiechu to robimy? Dlaczego nie poszło to normalną drogą na komisję i dopiero na sesję? No bo my się bardzo cieszyliśmy, że taką dobrą informację uzyskaliśmy od PKP i co najmniej to razy, że się ktoś na nie odnosi. Nie widzę, w związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Miławie przy ulicy Ostródzkiej wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się z tym głosem? I stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Ostródzkiej jednomyślnie. Ponieważ na niewiele czasu było momentu rozpoczęcia sesji, to myślę, że robienie przerwy w tej chwili to jest zasadne. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest sprawozdanie z działalności sesyjnej. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chce coś powiedzieć? Bardzo proszę Pani. Panie Burmistrzu, spotkał się Pan z Panią Prezes IPB w sprawie omówienia projektu na osiedle Piastowskie i Ustrudzkie. Piastowskie i Ustrudzkie. Czy może Pan poprosić, z czego dotyczyło to spotkanie? To jest takie same Piastowskie i Ustrudzkie. Tak, to nie mamy wpływu na pozwolenia budowy wydawane w przypadku starań wolontariuszy, ale mamy wpływ na układ drogowy. I tam w tej chwili głównie wolontariusz w różnych punktach, ale w miesięcy jest program kilku budynków wielorodzinnych, Rębów i IPB. No i chcieliśmy to spojrzeć z lotu ptaka, a także w zasadzie, że zwróciliśmy opracowanie dla eksperta, który nam ustali najbardziej funkcjonalne rozwiązanie, jeśli chodzi o opuszczanie tych kwartałów zabudowanych budynków wielorodzinnym na rzecz naszych ulic i układów drogowych. To ma być jasne do bodajże 10 lutego, jak sobie przypominam. I to dotyczyło uspokojenia sytuacji, że to samo moje zainteresowane podmioty, ale na etapie właśnie kompleksowego rozpracowania całego oświetla Ostródzka Piastowskiego. Także to było to, co się wprowadza. I to wszystko. Dobrze, jeszcze drugie pytanie. Spotkał się z panem Wolskim, prezesem firmy Transport. W sprawie tej nieszczęsnej drogi, bo strukturę już posiada tak toczy dyskusja, bo oni mają tam rzeczywiście z tym problem z dojazdem, z tym ciężkim transportem. Zawsze jak spotykam się z prezesem, to mówi, słuchaj, wywiozą trochę jakiegoś betonu, żelu, tam wysypią piasek do pierwszych roztoków. I teraz chciałam zadać panu pytanie, czy po tym spotkaniu doszliście do jakiegoś konkretnego porozumienia, konsensusu, bo to naprawdę, panie burmistrzu, długo trwa. Bez długo, dlatego że temat kolejowy wzięliśmy za rogi w tej kadencji. Ale ja mówię o poprzedniej kadencji, a też już była dyskusja. Ale mnie tu nie było tak. Dlatego ja podkreślam. Ja w czasie, który mnie obowiązuje i efektem tych pierwszych rozmów jest opracowana dokumentacja, tam nie kosztowne coś waha około zmiany kwoty. Ale ja przy takim nawale inwestycji, w tym roku, usłyszenia środków europejskich, wspólnym serca musiałem na inwestycje wszystko musiałem. I tak rozmawiałem z panią Polską, że spokojnie niech czeka, proces inwestycyjny został uruchomiony, bo jest dokumentacja. To już jest ogromny postęp w tej sprawie.
dokumentację, która biegnie do wysokości gdzieś 2/3 jego zakładu i nam się urywa. A to i tak jest minął. W związku z tym będziemy to realizować w latach kolejnych, a teraz niestety wyraźnie, tak jak traktujemy większość tego typu obiektów i niezajmanych i niewypełnionych jeszcze ulic. Ale ciągle tam spokojemy sytuację i wszystko się patrzy. Proszę. Kilkakrotnie składamy interpelacje w sprawie mieszkańców z ulicy Matejki 1. Odbyło się takie spotkanie z zarządem wspólnoty. Co ono wniosło? Zarząd jest na etapie w tej chwili sporu sądowego, który ma rozstrzygnąć służebności tego realnego etapu. My deklarujemy ze swojej strony, jeśli nie dojdzie nam do porozumienia, to będziemy budować obok istniejącego wjazdu, wjazd zaproponowany przez miasto, opłacany przez miasto. Natomiast zarząd wspólnoty po mojej ulicy przyjął takie założenie, że tam najpierw rozstrzygnięcie sądowe, a później ewentualnie zaangażujemy się w budowę tego, bo nie było to nieśpieszne, dlatego jak powiedziałem, że chwilą w tym temacie nam brakuje na wszystko pieniędzy, ale cały czas rozmawiamy i dialog prowadzimy. Dziękuję. Pan Radny. Proszę Państwa, na początku kadencji w szerokim planie ratusza było zorganizowanie wiatrowy do tego brzegu Światłomu Światowego. Proszę, proszę, ale my jesteśmy w punkcie... Ja też, panie przewodniczący, proszę na rozwójcie. To jest mowa. Dobrze. Króciutko, muszę jakiś tam wstęp nawiązać. Wiatro, rozmowy były prowadzone z centrum Gdyni. Po jakimś czasie zadałem burmistrzowi pytanie, co z wiatrowym. Burmistrzem powiedział, że się z tego nie wycofujemy, ale na razie musimy zawiesić jak gdyby działania. Tutaj widzę sprawozdanie z międzysesyjnej działalności burmistrza. Zbliżam do pytania. Spotkanie z Radosławem Kuszą. Pytanie jest takie, czy ta spółka jest na związku z wiatrowym działaniem. Przyjmujemy ze swojej strony, zrobiliśmy wszystko. Nawet jak Państwo pamiętacie, wpisaliśmy do budżetu 200 tysięcy złotych ochroną na naszą deklarację z 30. Fiaton, ten Ironman jest organizacją międzynarodową, gdzie zmieniło się przywództwo i jakby ta druga strona straciła zainteresowanie jego. Ja mogę tylko wyrazić taki żal, że odbyło się w ten sposób, że nas specjalnie nie poinformował o ostateczne decyzje. W międzyczasie, bo zawsze smażyliśmy o dużym imprezie w charakterze sportowym, w międzyczasie doprowadziliśmy do pierwszej edycji, która już teraz następna, lotniczej Moniki. I myślę, że jeśli chodzi o finansowe miasta, decydując się na taką kluczową, wizerunkową imprezę, wyczerpaliśmy. Teraz nie będziemy tęsknić za Ironmanem i Fiatronem. Po prostu no, ta druga strona nie wykazała mnie żadnego zainteresowania, natomiast nie możemy pakować tego typu kolejne przedsięwzięcia. Tak proponuję, żebyśmy się skupili na mającym budowaniu standardem, jakimkolwiek programem i to jest nasza wiodąca impreza, jeżeli chodzi o tą część sportową miasta. Innej na razie nie przewidujemy. Na ten spotkanie z panem Radosławem Kuszą miało charakter taki prestiżowy, bardzo wartkowy, zabrakło w projekcie budżetu, kiedy mówiliśmy o finansowaniu sportu także. To jest już to faktycznie jest wiadomo. To był taki zabieg czysto-kosmetyczny, który uczy się porządkować. Dziękuję bardzo. Pan Radny Rosman. Przepraszam, pan Radny Rosman. Panie Burmistrzu, 4 stycznia zostało przekazane do użytku wnętrze hali sportowej miejskiej. A ja mam takie pytanie, ponieważ w ten weekend odbyło się tam mecz piłki ręcznej i kibice nie zostali wpuszczeni na górne trybuny. Część kibiców musiała niestety odejść z kwitkiem i nie obejrzała tego meczu. Chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda. Czy to było spowodowane jeszcze remontem, czy jakimś innym względem? Ja wyrażam zdziwienie, że w ogóle zagrali się ten mecz. To dla mnie to jest jedyna rzecz, na którą mogliśmy sobie pozwolić i warunkowo bardzo to jest organizacja noworocznego konkursu. Inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Ja oczywiście nie mam mowy o wchodzeniu na górne parki, dlatego że nie jest wykonana klatka składowa na zewnątrz. Ta składowa na zewnątrz
To jest zadanie, które wyniknęło w trakcie remontu. Wcześniej nie było zwracane pod uwagę, więc okazało się później, że tam opadają płytki i tak dalej. To ma charakter ewakuacyjny i bardzo istotny dla przebiegu wszelkiego rodzaju inwestycji zmagań na hali sportowej. Hala nie jest jeszcze oddana do użytku. Bardzo proszę pan radny. Ja lubię temat hali, ale w kontekście pozytywnym. Dobrze, że zrobiliśmy koncert roczny, ale myślę, że nawet jak remont zostanie zakończony, to będzie i tak tam mieć brak mimo balkonu. Bo tyle ile i ładnie podeszło, nie ma nawet miejsc w polu. Także panie burmistrzu, trzeba pomyśleć i żeby ci ludzie, którzy przychodzą, no mieli miejsce. Próbować, jak będzie oddany balkon, może się powierzyć. Aczkolwiek właśnie w nocy pan Kazimierz Kowalski mnie zdenerwował, bo wymienił koncerty po Stulcie, Malborku, a szczególnie po Studzieniu poprzednim. Mławę wymienił, ale nie wiem, czy nie polecił. Natomiast ani słowa o naszym koncercie. Ale już korespondencja od niego. Dziękuję bardzo. Tylko Państwu, gdzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej pana burmistrza. A interpelacje i zapytania będą za gminę. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, w tym sprawozdaniu pańskim czytam spotkanie z Markiem Kałużą na temat przyszłości Kuźni Talerza. Z tego czasu też nosiłem jakiś tam remont tego liczniącego nowego zabytku. Czy może na ten temat Państwo rozmawiali, panowie rozmawialiście, czy jakieś inne tematy? Bo może po prostu chwili się troszkę tak kłopotnie. Z tym obiektem jest taka historia, że my już w tym momencie mieliśmy zapisaną tam kwotę dotyczącą zdjęcia, ale to nie tylko na zachód, bo to jest zadziewający problem, trochę taki wstydliwy dla miasta. Natomiast my nic nie możemy tam zrobić, dopóki nie przyjmiemy nowego planu przestrzennego miasta. Stąd trzymaliśmy się, dopóki nie będzie planu, nie możemy tknąć tego do budynku. Takich sytuacji mamy niestety jeszcze dużo drogie. Dziękuję bardzo. Widzę, że wyczerpaliśmy wyjaśnienia. W punkcie, kolejny punkt deklaracji zapytania radnych do chwili obecnej nie wpłynęło. Żadna interpelacja pisemna, natomiast widzę, bardzo proszę teraz pan. Proszę, pan. Drogi senator, drogi burmistrzu, drodzy radni i pozostali obserwatorzy sesji. Sprawa polu maku. Wiem, że to pan senator już sprawa poszła, do mnie też. Otóż jestem mieszkańcem tam terenów i dostałem monit. Monit tej samej treści, który to pan burmistrz omawiał 28.12. No i oczywiście, że nic się nie poprawiło, więc ja jako radny wyjątkowo tutaj dostałem tą samą treść, która jest opisana. Na przykład jaka wysokość decybeli szkodzi, w jakim terenie itd. itp., że ta norma jest przekraczana, także chodzi o tak zwane wyziewy gazu. Niektórzy mówią, że to gaz, ale to jest para i też czy ta norma jest przekraczana, czy nie. I jest monit właśnie w tej sprawie do mnie. To wystosowali Państwo Sędrowiczowie. No i teraz proszę Państwa mój opis tego, ponieważ mieszkam, uwaga, od strony drogi DK16 z oknami, a mój blok od Polmaku oddzielają jeszcze cztery bloki inne i ja
No w moim wieku przytępienie słuchu około 25%. Ale proszę nie przeszkadzać. Bardzo proszę. Ale ja nie słyszę, lubię czasami usłyszeć, to już nie są żarty. I teraz uwaga. Gdy wychodzę w okolice w tej chwili odbudowywanej drogi Chrobrego, czyli na początek, tam gdzie się zaczyna już ta przestrzeń wolna do domów, tam jest dokładnie 400 metrów. Jeśli tam się wyjdzie, to słychać szum, pomruk maszynerii. Ale, kiedy księżyc wstanie, psy się uśpią, miasto zacznie, jest uśpione, to wtedy ten hałas jest bardzo słyszalny, ale nawet jest słyszalny normalnie dziś, w tej chwili. Jednak, kiedy wiatr wieje w kierunku maszynerii, jest mniej słyszalny, albo wcale, jak wczoraj, bo byłem powiedzieć, ale gdy wieje z tamtej strony, jest bardzo słyszalny. I to jest nie wszystko. Wcale się nie dziwię, bo jestem czuły na to, akurat ja, jednak moi tam sąsiedzi niekoniecznie, tacy są czuły, że to słychać w nocy nieustannie. Także to jest to sprawa trudna. I w tym kontekście tych szumów zastanawiają się niektórzy na temat budowy tam szkoły. To raz. I zastanawialiśmy się nad tematem, dlaczego ta fabryka powstała przed torami, bo mogłaby powstać za torami. Lecz wtedy prawdopodobnie kolega by miał pretensje. I w związku z tym, a ponieważ tak się złożyło, że mieszkam w klatce schodowej, mieszkalnej, przepraszam, gdzie mieszka obecny kierownik produkcji, to on powiedział, że pewno pan burmistrz o tym wie, że za około 100 tysięcy złotych będą zastosowane, zainstalowane zagłuszacze. I czyli no, prawdopodobnie sprawa ucichnie i będzie w porządku. Co na to może pan burmistrz w tej chwili odpowiedzieć? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani wiceprzewodnicząca. Kilka spraw. Mieszkańcy bloków z ulicy 1 Maja 15 i 13 zgłaszają zwykłą ilość pojemników do segregacji śmieci. Druga sprawa. Przy przejściu dla pieszych na ulicy 1 Maja widzimy ulicy Jasielskiej rośnie bardzo duże drzewo. Stwarza ono duże zagrożenie, ponieważ piesi wchodzący na przejście są mało widoczni. Na forum kuriera czytelnicy pytają, dlaczego przystanki autobusowe nie podświetlają rozkładu jazdy autobusów, tak? Aby można było je przeczytać w godzinach od 16 do 8 rano w okresie zimowym. Proszę o informację, czy wszystkie przystanki mają wyświetlenie i czy ZKM przymierza się do elektronicznej informacji z obu miast. Stronnicy pokolenia i dzieci wojny chcą posadzić 100 drzew liściastych na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Proszę pana burmistrza o pozwolenie i wyznaczenie miejsca na sadzy. Może tam koło tego formatu byłoby dobre miejsce. Deklarują, że sami dokonają nasadzeń i będą dysponowali setką drzewek od pszczelarzy. Sprawa jest pilna, bo te nasadzenia należy dokonać na wiosnę. W związku ze skargami mieszkańców Gajerka, że z niektórych kominów wydobywa się czarny dym sugerujący spalanie nierozwolonych materiałów, proszę o informację, kto i w jaki sposób oraz jak często kontroluje tę sytuację. Kiedy była ostatnia kontrola i czy w ostatnim okresie nałożono jakieś kary za nieprzestrzeganie przepisów? I tu mam taką prośbę, bo do dzisiaj nie ma na BIP-ie Urzędu Miasta wykazu wniosków do budżetu złożonych na rok 2018. Proszę o podanie terminu zabitego, kiedy to będzie ogłoszone. Na parkingu przy głównym wejściu na cmentarz przy ulicy Ostródzkiej stoi bardzo dużo reklama na kołach Rybo Marsze. Stoi tam już co najmniej od połowy października do chwili obecnej. Moim zdaniem zagraża ona bezpieczeństwu, bo ogranicza widoczność i utrudnia zaparkowanie, wyjazd w parkingu, szczególnie było to odczuwalne w okresie świątecznym, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, gdzie był bardzo duży ruch samochodów. Poza tym nie jest to najlepsze miejsce.
minister, jak ludzie przychodzą na groby, na reklamę CDS-ów i testy klozetowych. Ja mam bardzo krótką deklarację, dwie krótkie deklaracje. Na ulicy Kościelnej w wyniku historycznych są dziury w fasadzie i już są w takim stanie, że należałoby w drugiej gminie załatać. Ja bym zdawała do budżetu na 2018 roku, bo nie zostałam zaakceptowana, a jednak pogoda robi swoje i są na tyle bardziej już porządne, że do zachwiania będzie wchodzić o odszkodowania właścicielom pojazdu. I druga moja interpelacja, bardzo proszę o ujęcie w planach doświetleń przejść do pieszych. Ta interpelacja moja wspólna razem z panem Robertem Kowalewskim, aby w planach ujęto przejście do pieszych na ulicy Skłodowskiej i koło Biedronki. Jest to naprawdę bardzo czarne przejście. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, na parkingu przy prokuraturze rejonowej, na wjeździe do tego parkingu są dwie dziury w kostce typu Holbruch, które stale się powiększają. Myślę, że na wiosnę może być problem tam z miskami olejowymi w samochodach. Prosiłbym o reakcję, oczywiście w odpowiednim czasie, bo teraz na pewno nie jest na to termin, ale tam są dwie takie dziury, nie wiem, metr na metr, które należałoby wyrównać. Dziękuję bardzo. Proszę ministra. Najpierw pan radny Zakaczyński. Panie burmistrzu, mieszkańcy przełącznika od Smolki w stronę ulicy Wodnej pytają, kiedy będą zainstalowane punkty świetlne, szczególnie teraz, panie burmistrzu, który szybko namysłuje, a w jesieniach już nie odbyło się te prace. Jestem przyszczepany, że nie stało właśnie w jesieniu. Właśnie na to, jak to zaczyna. Ja właściwie dzisiaj korzystam, zabieram głos, ponieważ na komisji oświaty nie było pani dyrektor ostatnio. A wiem, że przygotowywane są podwyżki wyrównania dla nauczycieli. I wiem, że to miało, jest przygotowana suma, której ja wiem, jaka to jest suma. A ja teraz konkretnie proszę panią dyrektor miejskiego zespołu o pisemne przygotowanie dla mnie, nie teraz, tylko w mojej skrzynce, chciałabym to rozmawiać albo osobiście, jakie podwyżki dostali dyrektorzy, zastępcy, nauczyciele, ewentualnie obsługa. Chciałabym pani dyrektor prosić nie procentowo, tylko jeszcze jakieś konkretne kwoty, które są. Bo wiem, że tam cały czas trwała dyskusja, dlatego wiem, że pani może mi jeszcze tego nie udzielić, bo wiem, jak tam, jaka jest sytuacja, ale ja bym bardzo prosiła, żebym została nie nazwiskami. Absolutnie nie nazwiskami. Ale dyrektorzy zastępcy. Na razie, no właśnie. Jeżeli będzie uchwała, bo dowiadujemy się, oni pytają, ja nie umiem odpowiedzieć. No właśnie, ale wiem, że rozmowy ze związkami już były. Także bardzo bym prosiła. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Nocy, dopiero jego radę. Panie przewodniczący, proszę państwa, ja również miałem pytanie do naszego słynnego Polma. Pan doktor Felix Maria Rokowicz. Więc dużym optymistom i przewiduję, że będą założone tam wyniki jakieś. Natomiast, tak często bywa, że są tylko deklaracje. Natomiast mam tutaj drugie pismo, które skierowane było do pana burmistrza. Wnioskodawcą jest administrator osiedla. Przytoczę pół zdania. W związku z informacją, że zakład nie pracuje jeszcze z wykorzystaniem maksymalnych mocy produkcyjnych, mamy uzasadnione obawy, że sytuacja ulegnie jeszcze znacznemu pogorszeniu. Ja teraz do pana burmistrza trzyma wiedzę, jak to teraz pogodzić? Tłumienie dźwięków i jednocześnie zwiększenie mocy produkcyjnej. Dziękuję. Panie przewodniczący, ale to pytanie jest do pana burmistrza. To może jak będziemy odpowiadali, proszę, może pani zadać. Proszę bardzo, jeszcze raz pan. Ja chciałbym się dopytać do tego, co powiedziała pani, ale jeszcze od kiedy to będzie, tak? Bo
To jest też ważna informacja, żeby się nauczyciel opisali od kiedy, bo też nie ma takiej wiedzy. Dobrze, powiedzieli potrzebę. Ponieważ wyczerpaliśmy zapytanie, prawie też mają moją jedną dziurę w kwietniu, ale to może trzeba przybliżyć. Ja zwracam na to, proszę, żebyście Państwo radni zwracali uwagę, dotykając tam dziury, że kategoryzacja dróg i ulic w mieście obowiązuje. W ulicach Kościuszki jest autora krajowa, mimo oczywiście tę interpelację skierujemy do Komisji do Zarządcy, tak samo jak i sam Deca, czy tam by się wiesz, to jest akurat droga w charakterze powiatu. Oczywiście to nie jest ten czas, to kolega radny już zauważył, żebyśmy tam wymuszali naprawdę tych dziur, bo to jest zima, nie? Tego nie chcieliśmy robić. Natomiast my zwrócimy się do zarządców dróg o to, że takie interpelacje bardzo i takie uwagi Państwa są. Jeżeli chodzi o pojemniki na śmieci, no to prawda czy wina, najważniejsza jest sytuacja też na środku. Wspólnoty niestety bardzo oszczędnie gospodarują pojemnikami. To jest jakby główne źródło nieszczęścia, jakie się rozwija w naszym mieście. Są wspólnoty, które starsze determinacji, tak naprawdę ważne wydarzenia w kreowaniu tej swojej wspólnotowej rzeczywistości. Za naszą zgodą budują odpowiednie pomieszczenia, najwyższych kontenerów, więc tam nie ma problemów na miarę śmieci. Niestety są wspólnoty, gdzie na 7 budynków obsługuje jeden kontener. Ja mogę wskazać, jakie miejsce tam monitorujemy sytuację. I to jest przymuszanie tych wspólnot, żeby bardziej szczotrze się im w kieszeni i co, po co musimy się obniżyć ilość pojemników, bo w moim przekonaniu to jest główny problem w tej chwili. Natomiast to zwracamy na to uwagę, bo się za to odpowiedzialna, to, żeby to monitorowane. To nie to, że chcemy na czymś przyłapać konę, tylko ona już weszła na rynek, dopiero nie robi naszej geografii do końca, nie zazwyczaj. I na pewno będziemy to pilotować, ale proszę zwrócić uwagę na to, że ta wina i ten błąd jest gdzieś umocowany w samym środku. Tutaj nikomu nie ma wyjaśniona, co zaraz za wszystkimi podejrzeniami, proszę, wrócimy bardzo do tego. Drzewo na ulicy Jasielskiej 1 maja, to ja powiem tak, ja mam tu tyle, że w mieście miłośników przyrody i drzew, co stres kogo, czy przy każdym wichurze, jak zgodnie ci ona mówią, że my za to odpowiadamy, że ktoś jest im zapłaci życiem i tak dalej. To jest strasznie skomplikowana sytuacja, że tego drzewa. Pani Julka Bartkowska ubija się w dwukrotnie i tak nigdy z żadnej sytuacji nie wychodzi w zwycięstwo, bo jak ktoś gdzieś tam zostawiamy pusty pień, to się później wydaje, że tam są tylko tyle łzy, tyle mamy i tak dalej. Zobaczymy za tym drzewem. To musi zbadać ten drogot, musi zbadać fachowiec i wydać tej oceny i przejść całą procedurę. Przepraszam bardzo, panie burmistrzu, ja wtrącę się tu z panem, dlatego że ja już też rok temu na temat tego drzewa mówiłem i zbadali sprawę i zaoferowano nam, czy kazano nam, by zapłacić 27 tysięcy. A bo to jest na zdrowie wspólnoty. Znaczy nie, jest to po prostu drzewo zdrowe. I proponował pan przeniesienie z przejścia do pieszych po prostu inne miejsce, ze względu na to, że będzie się zostanie. Tak, ale jeżeli chodzi o ulicę Jasielską, bo to jest. Nie, to jest 1 maja. Ja wiem, ale to jest 1 maja. Zgodna z przejściem. Tak, ja znam się w fotografii, co znamy, że trzeba zmienić na przykład całe życie. I ja zmieniliśmy tak, i tu będziemy się dać do ulicy Wewnętrznej Ulicy Jasielskiej, łączące między innymi z 1 maja. I to będzie ten właściwy moment, żeby dotrzymać kwestię. Kwestie przejścia za pierwszy dnia. To jest po przeciwnej stronie, to jest 1 maja od strony między dawnym ośrodkiem rodziną, czyli skrzyżowaniem dla miejskiej rodziny. Ale ja się chcę wykonać. Nie. To jest 1 maja po stronie nawet. Ale jeśli na rzecz nie robię zdrowe, to ja bym się wyglądał. Ale jeżeli zagraża zdrowy i rzuci ludzi, to zgadza się z priorytetem. Czy mogę w tej sprawie? Bardzo proszę. Tak, ten temat już wraca w kilku kadencji. Drzewo jest zdrowe. Jest to w tej części miasta, jest naprawdę bardzo mało w tym wieku i należy szukać innego rozwiązania, a nie pozbywać się źródła tlenu.
dla tych mieszkańców, w tym parzyku tam jest bardzo dużo bloków dookoła. Po prostu obitnie ostrakować drzewo. Na zachodzie się bardzo chroni i lekowego się nie wycina takich drzew. Inne rozwiązanie przejścia. I tak spokój temu drzewu. Po prostu rośnie, jak najlepiej rozwija się i cieszy się, że istnieje. Dobrze, skończyliśmy się na dyskusję. Ale panie burmistrzu, to proszę do pana, żeby pan się jakby zainteresował i żeby to przejście dla pieszych zostało przeniesione w jak najszybszym czasie, dlatego że tam dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji. Jest naprawdę niebezpieczny. Ja tam wiem, że proszę bardzo, przygłosić dalej pan burmistrz. Nie proszę się nawet czytać. To jest taka bardzo kolejna dwa pytania, bo chodźmy, żeby się podświetlanie przejść dla pieszych. Zajmuje się u nas ten człowiek od 3 lat, prowadzi politykę, która się wiąże z tym, że kolejne kwartały miasta osiągają stopień wtajemniczenia w postaci podświetlenia przejścia pieszych. Rzeczywiście jest to nasza zdobycz cywilizacyjna, że tak się wydarzyło, bo jest to niezwykle pozytywnie odbierane i to jest dla nas niezwykle ciężko. Ale jeden punkt kosztuje 30 tysięcy złotych, że mamy określoną przepustowość, gdybyśmy na sali nieba uchylili, gdybyśmy mogli, gdyby nas było na sali finansowej. Ja poproszę tu zwijam na żadnej punktowie, czy państwo pokaże, że wszystkiego nie zrobimy od razu, nie ma takiej szansy. Jest plan, jest porozumiany krok po kroku i tak będzie to kontynuowane. Czy ja muszę się zapytać mojego profesora, ile ktoś mu zajmie, jakie są plany na 2018. Z tego co wiem, to chyba są 2 przejścia zaplanowane. Nawet komendant policji napierał na mnie, żeby to przyspieszyć i tak dalej. My mamy określone możliwości. Natomiast sam temat jest niezwykle ciężki. To jest bardzo dyskusją i bardzo dobrze. I w tym duchu mogę tak samo określić na temat przystanków niepodświetlanych. Każdy z nich by wymagał dodatkowej infrastruktury w postaci podłączenia do sieci. I to są kolejne wydatki. My się na razie cieszyliśmy z tego, że kolejne przystanki w ogóle zagospodarowujemy wiatrami. Nowymi, nowoczesnymi wiatrami. I to jest jakby ten pierwszy krok. Kiedy nastąpi to, nie wiem. Przypominam, że my za chwilę zainwestujemy 19 milionów złotych w węzeł intermodalny przy dworcu plus wymiana zaboru autobusowego. No nie zmienimy postaci świata w ciągu jednej kadencji czy tych trzech lat. A ile Tutaj pani skarbnik odpowiada, żeby wnioski miałem dużą światło dzienne do państwa prezentacja, a pani skarbnik i decyzje się trzymają na tym etapie. Ja dostałem listą dzisiaj od pokolenia na temat tych służeb. Oczywiście musimy to rozważać, jest temat dalej, ale szanowni to miała powstać w rejonie właśnie z tymi cyferami, gdzie mogli dać się gdzieś ten problem z pomakiem, że to się odniosło na końcu. I będziemy to rozważać. Pismo powinno wrócić się proszę. Co jest następne? Kontrola tego na barierę. No najpierw sobie pogratulujmy, że to było też fajne, panie. Kontrola, że wprowadziliśmy program, który dopiero teraz realizujemy. Wprowadziliśmy tą naszą dotację do pieca gazowego, do połączenia tych sieci miejskich i na to postępuje fajnie. To znaczy krok po kroku zarysuje większe zainteresowanie i tego pierwszy przyczynek naszego wkładu w problem dwutlenka węgla w powietrzu. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę, nie odpowiem na to pytanie, nie wiem, zapytam się pani Bogusi. Kiedyś to robiła Straż Miejska, ale dzisiaj pracownicy Straży Miejskiej pracują w Peru. Nie mam problemu, żeby taki kontrol zgodnie z możliwościami decyzyjnymi nie kontynuować. Ja się dowiem wszystkiego, tak to jest poważne pytanie. Dobrze? W ten sposób. Wnioski do drzew, coś mówimy. Tylko ma szereg lana. No doprowadzimy do utrudnienia, bo ja też to zauważyłem za dni temu i to jest tak średnio. Myślę, że nie mam wrażenia zainteresowania. O tych dziurach mówiłem. Pani radni, po prostu zwrócimy się do zarządu dróg krajowych. Bo to jest Kościuszki, pani. Kościuszka. Aha, to przepraszam. To jest kopikami. Dobrze, to. Ale to i tak tego też nie zrobimy. Proszę się zastanowić. Coś jest o mówiłem. Ulica Andersa mówiłem. Tutaj pan Włodzimierz Adamczyński mówił ze Smolki, bo to jest wschodniej. No ten temat to był temat poruszany przez pana Tadeusza Roca i miałem zrealizowany. Pan co, chyba o tym mówił. O bocznym, o
Sponki 37, tak. I tam się sprzedał to rozstrzygnięty, zrobimy wykonawca i to się dzieje. To absolutnie. I tutaj nie ma, że coś obiecuje, czy mówisz tam z wasze ważne, nie, tylko to się już stało. Takie fizycznego wykonania. Co do wypłat, co do wypłat, tak. No i teraz co nam zostało? Została nam porwa. Więc ja powtórzę to, co mówię na koniec. Naszym zadaniem jest przygotowanie się planu przestrzennego miasta, ustalanie w jakich kręgach są dzielnice mieszkaniowe, w jakich przemysłowe, ewentualnie to korygować i zmieniać ten plan przestrzenny, ale nigdy nie było pomysłu na zmiany z terenów przemysłowych na inne. I my realizujemy to, co zostało wypracowane indywidualnie poprzez doświadczenia na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. Zaprosiliśmy do Iławy zakład, Forma, gdzie w naszym głębokim przekonaniu nic nie wskazywałoby na to, że tam może się dziać coś nieporządnego, coś lepiej i tak dalej. Byliśmy zwiedzać tego typu zakłady w Poznaniu, bo wszystko ok. Oni są na etapie rozruchu. Bezpośrednio rozmowy z nimi prowadzi pani Mariola, która dzisiaj jest na prawie w Polsce. Natomiast z tego, co słyszałem, to nie są te, jak to ktoś nazwał tutaj, to są dwuniki. Mają zamontować jakieś poważne czynniki, które jest radykalnie zmieniającą sytuację. Uzbrojmy się wszyscy gdzieś już. Bo z jednej strony mamy zdobyć w postaci zakładu, który kosztował, według mojej wiedzy, około 100 milionów złotych. Dzisiaj cały czas rozbudowywał. Po drugiej stronie mamy naruszony interes mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do strefy ciszy i do spokoju. I to jest trochę życzliwości w tym wszystkim. My, nasze instrumenty jako miasta są takie, że my możemy monitorować i zgłaszać odpowiednio do tego powołanych instytucji typu ochrona środowiska, wojewódzki inspektorat itd. I to robimy. To nie jest tak, że my próbujemy ten problem zamieść pod dywan, bo nam zależy na tym, żeby się dokończył sukces, żeby zakład o należytej technologii, żeby przełamał nas syndrom tego przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego. Na rzecz właśnie papiernictwa i bardzo dobrze, tylko teraz, żeby jeszcze to wszystko się utylizowało i było znośne dla otoczenia zamieszkańców. Także odrobinę cierpliwości, to się cały czas dzieje, dzisiaj to nie wina, ale jeszcze raz przypominam jedną rzecz. Wyrys naszego miasta zakładał tereny przemysłowe. Wyobraźmy sobie sytuację, żebyśmy chodząc jako mieszkańców, żeby nie ten sielsko-wiejski walut, żeby nie sprowadzali w ogóle żadnych zakładów i ławy, to wówczas bym usłyszał zarzuty jak armatu, że nie ma mowy, żeby tworzyć miejsca pracy. Jeszcze raz, my nie jesteśmy instytucją, która ten problem docelowo rozstrzygnie, ale uczestniczymy w tym, co się stanie z wyzwaniem do samych mieszkańców, ale nie chcą sobie zaszkodzić firmie, bo nie ma nie istnieje. Jeszcze chciałabym tutaj się zapytać, czy skład tej pary, na którą się uskarżają mieszkańcy i tego obłoku, co się tam unosi, ktoś badał, ktoś wie, jak tam jest skład tego, czy to jest szkodliwe, czy nie szkodliwe, jak to wygląda? Są operaty związane z ochroną środowiska. No nie, absolutnie nie przyjmuję do wiadomości, że nikt tego nie badał. Więc ja mogę się sprawdzić, jak stara. Absolutnie stara, bo ona groźnie wygląda, ale wcale nie groźnie. Problemem moim przekonaniem nie jest para, nie jest to, co się odbywa z godzina, tylko hałas. Na tym hałas musimy pokazać. Ale oczywiście przygotuję, zapytam się jakąś ekspertyzę i to panią przedstawić. Mogę wiedzieć. Proszę. Przejdźmy się do dyskusji, dlatego że jesteśmy na etapie teraz wydawania pozwoleń zintegrowanych dla tego zakładu. I z tego, co mi tam pracownicy przekazują, jest tam pewien problem technologiczny. Natomiast już na etapie konstrukcyjnym prawdopodobnie został popełniony błąd i przewody przesyłowe pary do przesyłania tej pary zastosowano zbyt małe średnice rurociągów i to powoduje, że działa tam taki efekt gwizdka. To prawda mała średnica. I oni będą musieli sobie z tym poradzić, po prostu zwiększyć średnicę. Sam proces technologiczny polega na tym, że masa lodowa, znaczy w zasadzie stały, substrat do produkcji, on jest wprowadzany, rozbudowany wodą i potem już prasowany na odpowiednie frakcje bibuły. Nie wydaje nam się, żeby tutaj były jakieś substancje,
które w mogły być bezpodmienne. Także jeżeli poradzą sobie w wyeliminowaniu właśnie tego świstu, to wtedy tutaj powinno być wszystko dobrze. Inną rzeczą jest, że my radni z poprzedniej kadencji pamiętamy, że w tym zakładzie miała być konfekcja papiernicza, a nie produkcja szkół. To zostało zmienione, także ponieważ ja na przykład osobiście to tak trochę się czuję taki oszukany, że nie to, to będzie produkowane, co miało być. No ale najważniejsze jest to, że jest zakład i trzeba temu poradzić. Tutaj jeśli chodzi o odbiór taki zewnętrzny, to proszę Państwa, my na osiedlu podleśnym i wszystkie te osiedla tam w pobliżu mamy ten sam dylemat z hałasem kolejowym. Ale my się po prostu do tego przyzwyczailiśmy. Dzień, kiedy otoczenie, tło jest inne, my nie słyszymy tego. Natomiast w nocy czasami jest tak, że się człowiek nawet budzi. I jakoś to znosimy, także chyba takiej trochę cierpliwości, a wszystko powinno się uregulować. Dziękuję bardzo. Proszę, żeby władze mieli słuchane, oni cały czas kupują te sąsiednie, panie Włodzimierzu. Oni to kupują cały czas tereny sąsiednie, a absolutnie konfekcja jest produktoryczna tego, że się chciałem zacząć od cegły, ale generalnie ona być tak pracowała na, nie chcę wyjaśnić tylko sobie kup, ale przynajmniej dziś jasne, że już na to będzie, że jest panią w Poznaniu. I tam będzie absolutnie konfekcja, że tego zautomatyzowana też. No, to ja też nie jest takim słowem właściwym tutaj, panie burmistrzu, dlatego, że na tej sali panowie mówili, że będą chcą produkować najlepsze postaci. Takie rozwój słowa, w związku z tym troszeczkę jesteś zdziwieni, że zaczęli od czegoś innego, no ale... Chodźmy dalej. Ale myślę, że to ten, że w produkcie postaci jest sobie zbliżyła. Ale mówili, że będzie gotowy. Tak, będzie. To właśnie... Proszę bardzo, jeszcze pani radna. Ja też w sprawie pomagu bardzo się cieszę, że odbywało się dzisiaj taki panel dyskusyjny na temat tego zakładu, ponieważ na ostatniej komisji budżetu radni cyborniczy próbowali przekonać, że mieszkańcy nie opłamują zgłaszając problem hałasu. Cieszę się bardzo, że pani senator również posiada te skargi. W sensie takim, że w tym samym momencie pani udowodniła, że miała jej prawdę. I w dalszym ciągu proszę o taką wolę nasze media lokalne, żeby wygłosiły po prostu to, co pani wiceburmistrz Zdrojewska zakomunikowała, że zakład pracy w Palmach będzie kupował tłumiki. I to jest też ważne, to jest ważny przekaz dla mieszkańców Iławy, że starają się odpowiadać na zarzuty i skargi mieszkańców. Tak? Bo bardzo prosiłabym media lokalne o ten moment w stronę mieszkańców. I dziękuję bardzo na to za to dzisiejsze szczęście. Dziękuję bardzo. Pani senator, proszę. Jeśli można, Szanowni Państwo, ja właśnie na początku mówiłam o tym zakładzie i chciałabym spotkać się z panem burmistrzem, z mieszkańcami i z pracownikami, znaczy z pracownikami, z pracodawcami w formatu, żeby wyjaśnić, jak ma nam wyglądać sytuacja, żeby to było dla wszystkich dobre, dlatego że zakład jest zakładem, który zatrudnia ileś tam osób, więc ludzie mają pracę, ale nie może to utrudniać życia mieszkańcom Iławy, a nagrania dźwiękowe, które do mnie dotarły, to praktycznie myślę, że nikt z nas nie chciałby w takich warunkach mieszkać. Jest powiedziane, że od godziny 22 do 6 rano ma być cisza, więc niech ci będzie nasza szansa na to, żeby się przespać. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo otrzymali się. Przygotowałem sobie sposoby. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Wniosek mieszkańców Iławy. Do chwili obecnej nie wpłynął wniosek od mieszkańców z prośbą o zabranie głosu na sesji. Kolejny punkt przewiduje komunikaty. Pozwolę sobie Państwa poinformować. Mamy zawiadomienie piątej sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Ona odbędzie się 5 lutego 2018 roku o godzinie 15.45 tutaj w sali. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to serdecznie w imieniu pana Bartosza
Kolejną sesję przewidujemy, sesję Rady Miejskiej przewidujemy w ostatni poniedziałek lutego, to jest 26 o godzinie 12. Czy ktoś z Państwa nie widzę w związku wobec wyczerpania porządku 90. sesji Rady Miejskiej. Zamykam dzisiejsze obrady. Dziękuję.